myślisz, że nic nie może cię zaskoczyć? Czy to dobry thriller, książka, akcja z nieoczekiwanym zakończeniem? A może twoje własne ciało? Pomimo tego, że ciało ludzkie było badane od setek, a nawet tysięcy lat, naukowcy nadal dokonują w nim nieoczekiwanych odkryć. Z tego filmu dowiesz się nieznanych rzeczy o swoim ciele, więc uważaj do końca. Kto by pomyślał, że łaskotanie pępka wyzwala chęć skorzystania z toalety? Aby skóra była gładka, musisz więcej całować. Z całkowitej liczby mięśni ludzkiego ciała 25% to mięśnie twarzy. Kiedy człowiek się uśmiecha, używa 17 grup mięśni, ale podczas całowania pracuje od 29 do 34 grup mięśni. Naukowcy odkryli organ zmysłu, w którym jest skóra. Reaguje na ból, na przykład ukłucie i uderzenie. Ten receptor czuciowy składa się z komórek glejowych, które tworzą warstwę siateczkową. Eksperci odkryli również, że jeśli go zablokujesz, skóra będzie mniej podatna na ból. To odkrycie może zmienić sposób leczenia przewlekłego bólu u ludzi. Zęby mądrości mogą rosnąć w każdym wieku. Podstępne ósemki mogą długo pozostawać w stanie hibernacji i rosnąć, kiedy im się podoba. Na przykład w Księdze Rekordów Guinnessa odnotowano przypadek, w którym u 94-letniego mężczyzny wyrósł ząb mądrości, ale najczęściej pojawiają się w okresie dojrzewania, rzadziej po 20 roku życia. Niektórzy ludzie mają więcej szczęścia, w ogóle nie wyrastają im te zęby. Zmierzenie długości stopy jest łatwiejsze niż się wydaje. Aby to zrobić, wcale nie jest konieczne mierzenie samej stopy linijką. Wystarczy zmierzyć odległość między nadgarstkiem a wewnętrzną stroną łokcia. Będzie ona równa długości stopy. Leonardo da Vinci pisał o tej zasadzie w swoich pismach. Ciągłe pragnienie snu nazywane jest narkolepsją. Z reguły naśmiewamy się z przyjaciół, którym zawsze chce się spać. Ale w rzeczywistości jest taka choroba i nazywa się narkolepsją. Tacy ludzie nigdy nie śpią, ponieważ pomijają fazę snu wolnofalowego i natychmiast zapadają w szybki sen. Dlatego prawie niemożliwe jest być wesołym i spać w tym trybie. Dotknięcie pępka powoduje, że chce się iść do toalety. Lekarz Christopher Hollingworth wyjaśnia to w ten sposób. Jeśli włożysz palec do pępka i połaskoczesz go, naciśniesz lub po prostu dotkniesz, sygnał z włókien nerwowych w jamie brzusznej dotrze do rdzenia kręgowego. A z kolei rdzeń kręgowy przekazuje te sygnały do cewki moczowej. Zmarszczki na twarzy mogą powiedzieć więcej niż psycholog. Ruch mięśni twarzy jest bezpośrednio związany z odczuciami, których doświadczamy. Istnieje nawet klasyfikacja mimiki twarzy, która odpowiada za określone uczucia, opracowana przez naukowca Iwana Sikorskiego. Według jego teorii mięśnie wokół oczu są odpowiedzialne za manifestacje psychiczne, wokół ust za wolę. Ostry ból łokcia oznacza uderzenie w nerw łokciowy. Kiedy uderzamy łokciem, to nie kość boli, ale nerw łokciowy. Znajduje się między tkanką kostną a skórą. To dlatego praktycznie jest bezbronny. Ludzie z superpamięcią nie istnieją. Z pewnością oglądając programy, w których ludzie pamiętają duże liczby lub różne informacje, zastanawiałaś się, jak to jest możliwe, bo wydaje się to niewiarygodne. Ale nawet rekordziści to, że coś zapamiętują, twierdzą, że są zwykłymi ludźmi, którzy postanowili po prostu trenować swój mózg przy użyciu różnych technik. Alex Mullen, trzykrotny mistrz świata w pamięci, przyznaje, że nie miał naturalnej zdolności zapamiętywania. Po prostu zaczął codziennie trenować pamięć. A naukowcy uważają, że taka zdolność jest ukryta w każdym człowieku. Żeńskie jajo jest największą komórką w ludzkim ciele. Jak na ironię, najmniejszą komórką jest plemnik. Komórka jajowa jest 600 razy większa od plemnika. Który fakt dotyczący ludzkiego ciała zwrócił twoją największą uwagę? Napisz w komentarzach.